Tym razem, moi drodzy, pomysł na zapiekankę. Zapiekankę, która będzie przygotowana z rybą. Prosty przepis, tak naprawdę dla większej ilości osób. Trzeba przygotować trzy rzeczy. Rybę, kapustę i pire ziemniaczane. Zacznijmy od kapusty, bo ona musi się robić najdłużej. Mam dwa rodzaje kapusty. Świeżą, która jest pokrojona w grubą kostkę, 2x2 cm. I nieco przesiekaną, drobniej kiszoną kapustę. Ale to wszystko doprawimy jeszcze czosnkiem i cebulą, którą mam na desce. Nagrzewamy naczynie i do niego wlewamy odrobinę oliwy. I zanim rzucimy kapustę, najpierw zeszklimy czosnek i cebulę. Pamiętajcie, to dosyć istotne, żeby nie spalić czosnku ani cebuli. To wszystko jakby się mocniej przypaliło, wychodziłoby na wierzch kapusty, a ponadto kapusta dostałaby lekkiej goryczy. Tego bym nie chciał. Troszkę pieprzu. I dosłownie odrobina soli. W międzyczasie nastawię patelnię, bo na tej patelni przygotujemy jeszcze jedną rzecz, która do zapiekanki mi się przyda. Mam tutaj karczochy, one rzadko trafiają do waszej kuchni. Marynowane karczochy, które idealnie nadają się na sałatkę, ale idealnie nadają się też do zapiekanki. Jeden warunek, muszą być przesmażone. Takie karczochy również marynujemy w samej oliwie. Może dodam troszkę skórki z limonki, żeby ładniej pachniało. Bez soli. Bez pieprzu, ale zamarynowane karczochy trafią na patelnię z odrobiną oliwy i przypieczemy je z jednej i z drugiej strony. Czym mocniej przypieczone, tym smaczniejsze, tym ładniej później wyglądają też na zapiekance. Położymy je dopiero na samym końcu, ale już teraz możemy je obsmażyć. Do przesmażonej cebuli i czosnku dodajemy najpierw słodką kapustę. Chwilę musimy ją podprażyć, aż zmięknie i możemy również już ją doprawić solą, pieprzem i tą samą skórką limonki, która trafiła do karczochów. Podprażona kapusta, tak jak cebula i czosnek, powinna się zeszklić, czyli powinna zrobić się rzeczywiście szklista, przeźroczysta. Karczochy na drugą stronę. Podsmażona, podduszona słodka kapusta teraz może przyjąć kiszoną kapustę. Ta nieco przesiekana, żeby była krótsza. Dodajemy całą kapustę i co ważne, moi drodzy, wraz z sokiem. Po pierwsze, nie odciskałem tej kapusty, po drugie, nie płukałem jej, a po trzecie, nie obgotowywałem. I teraz dopiero ta wilgoć tutaj pozwoli jednej i drugiej kapuście troszeczkę się poddusić. Zalewamy taką przesmażoną, słodką i kiszoną kapustę białym, wytrawnym winem. Teraz czekamy, aż wino odparuje i to wszystko zacznie troszeczkę się gotować. Do kapusty już teraz dodam małe kosteczki zmrożonego masła, żeby się rozpuściły. Przyprawy. Jedna z moich ulubionych, którą do kapusty na pewno dodam, to kolendra w ziarnach. Ucieramy mniej więcej jedną łyżkę suszonej kolendry. Przypieczone karczochy przekładamy na talerz. Do kapusty dodajemy kolendrę. Troszkę pieprzu jeszcze. Pokrojona w drobną kostkę ostra papryczka. Mniej więcej jedna łyżka. O właśnie. To wszystko teraz przykrywamy i dusimy około 5 minut, maksymalnie do 10, żeby kapusta nieco zmiękła. Mówię o tej słodkiej kapuście. Kiszona może zostać nawet chrupiąca. Ona tak szybko nie zmięknie, ale to dobrze, bo to dobrze również wróży później gotowej potrawie. Teraz możemy zająć się kolejną rzeczą, mianowicie rybą. Rybę jednak, zanim trafi do zapiekanki, chciałbym odpowiednio przygotować. Po pierwsze marynata. Marynujemy rybę w bardzo prosty sposób. Sól i pieprz. Troszkę oliwy. I do tego skórka z limonki. Czosnek. I dosłownie kilka listków świeżej kolendry. Nie musimy ich siekać, wystarczy je porwać i rozłożyć na rybie. Taka rybka będzie się piec w piekarniku, dosyć mocno nastawionym. Część z tej kolendry na pewno się przypiecze. Chcę, żeby te kawałki dorsza później, które trafią do zapiekanki, były naprawdę aromatyczne. Blacha z pergaminem i na nią również odrobina oliwy. I układamy rybę. Zapiekanka jest o tyle ciekawą i fajną potrawą, że możecie używać tutaj kawałków dorsza, nawet nie takich ładnych, jak ja teraz mam. Możecie zrobić ją z zupełnie mniejszych, nieforemnych kawałeczków. Temperatura piekarnika dosyć wysoka, 210-220 stopni. Zapiekamy rybę szybko, ale tak, by nie była w środku surowa.
Kapusta potrzebuje jeszcze kilku minut, ale ja ten czas wykorzystam do przygotowania trzeciej części, trzeciej warstwy zapiekanki, a mianowicie pire ziemniaczanego, kremowego, aksamitnego i pachnącego gałką muszkatołową. Do naczynia wlewam najpierw mleko, około 100-150 ml mleka. I to mleko chciałbym zagotować, ale od razu doprawiam je przyprawami. Wszystkimi tymi przyprawami, którymi chcę, by pachniało pire. Dodaję więc tutaj gałkę muszkatołową, sól i pieprz od razu. Ja używam białego mielonego pieprzu, ponieważ czarny brzydko wygląda w pire, to musi mocno pachnieć. Czekam, aż się zagotuje mleko. Tutaj mam już ugotowane ziemniaki przeciśnięte przez prasę, które dodam do mleka. Rozprowadzam najpierw niewielką ilość ziemniaków w gorącym mleku, a dopiero później dodam pozostałą część. Ta masa powinna mieć mniej więcej taką konsystencję, w miarę luźną i w miarę gładką. Żeby sprawić, by jeszcze była bardziej aksamitna, dodamy już teraz, kiedy ziemniaki są dobrze rozciągnięte w mleku, stosunkowo dużą ilość masła. Tutaj wrzuciłem około 150 gramów, czyli tyle samo, ile mleka. Dokładnie rozprowadzamy to masło i to wszystko chwilę razem gotujemy. Teraz doprawiamy finalnie jeszcze soli i jeszcze pieprz. Lekko podbijam razem z masłem i czekam, aż to masło się rozpuści. No i mamy wreszcie dobry podkład pod zapiekankę. Uduszona kapusta, zobaczcie, nie ma tutaj grama już wina, ale pachnie doskonale. Mogę i tę kapustę wyłączyć. Trafiła tam kolendra w ziarnach, ale trafi też troszeczkę kolendry świeżej, posiekanej bardzo drobno. I dopiero teraz, kiedy kapusta już jest podduszona, mogę tę kolendrę świeżą dodać. Kapusta gotowa, pire gotowe, czekamy już tylko na rybę. Dorsza bardzo łatwo jest sprawdzić, czy jest upieczony, wystarczy go lekko nacisnąć. Jeżeli kawałki mięsa oddzielają się od siebie, to znaczy, że w środku już jest idealny. Zobaczcie, pomimo tego, że wysoka temperatura, krótki czas pieczenia, to ten dorsz jest upieczony. Naczynko, w którym chciałbym to zapiec, oczywiście wybór naczynka zależy tylko od Was. I teraz, pierwsza warstwa, czyli tłusta, bo z dużą ilością oliwy, pachnąca kolendrą kapusta, na samo dno. Teraz kawałki ryby. Nieregularnie rozłożone na całej powierzchni kapusty. No i przyszedł wreszcie czas na pire ziemniaczane. Wszystkie składniki są gorące, więc pieczenie zapiekanki to proces absolutnie krótkotrwały. Tak naprawdę trzeba tylko ładnie zapiec ziemniaki, które teraz wykładam na kawałki ryby. Nieregularnie, nie przykrywamy tego na całej powierzchni. Miejscami rozkładamy gorące ziemniaki. Wkładamy do piekarnika, ale temperatura piekarnika nieco wyższa i tak naprawdę włączyłem opcję grilla. Zapiec ziemniaki od góry. Czas? Sprawdzimy, jak się upiecze. 250 stopni. Teraz ostatnia rzecz, jaką chciałbym przygotować. Tak naprawdę zapiekanka może być podana w takiej właśnie formie. No ale ja zawsze lubię, jak coś jest umajone jeszcze odrobiną sosu. Jeden z najprostszych, ale bardzo ciekawych, to sos zrobiony z gotowej pasty z oliwek. Mogą być oliwki zielone albo czarne. Ja użyję dzisiaj czarnych. I teraz dodaję tutaj naturalny jogurt i odrobinę majonezu. Pieprz, odrobinę tylko soli. Pasta już jest delikatnie słona i wykorzystamy, co ważne, sok z odartej ze skórki limonki. Do tego wszystkiego troszeczkę cukru i obowiązkowo oliwa. Mieszamy. Pozostaje nam jeszcze tylko zamarynować trochę karczochy w świeżej, pachnącej oliwie. I do karczochów od razu dodam, niech się zamarynują, plastry rzodkiewki. Z tego co widzę, zapiekanka już jest ładnie zarumieniona. Zobaczcie, przecież te ziemniaki wyglądają jak eklerki. To wszystko teraz należy udekorować, moi drodzy. Udekorujemy tym, co wcześniej przygotowaliśmy, czyli karczochami przypieczonymi.
i rzodkiewką. Na samym końcu kilka listków kolendry i taka zapiekanka z dipem z czarnych oliwek może trafić i na wasz stół. Polecam.